Halo, login. O, działa. O, to jest interfejs. No dobra, miałem mieć zobaczyć na te żaby, także pójdziemy sobie tam. Zobaczymy, czy tam jakieś kwestiki są. Bo tu na razie nic nie mam. To w ogóle channele. Ciekawe. Czy channele aktualnie są? O, mam tutaj kościka teraz. Odblokowało się. Pyk, pyk, siemano. Ja po kościka. Siema, mały, witam. Dobra, i co to muszę zrobić? Current health of the tree of life. Kurwica, to jakieś nopki, mopki nowe. Ile ich? Spokojnie. Dodam przygotowany na dropy. Konto zrobione, połączone. Wszystko git. $625, czyli 62 sztuki potrzebuję. Ile tego mam? 67. Chcę sobie jak ulepszyć. O. Taki hełmofonik. Zrobić coś takiego. Tyk. Co mi się tak dziwnie otwiera na jeden na drugim. Tyk. Tyk. 670 ekstra. Dawaj. Tyk. Bo gościu, fioletowy hełmofon. Ale kokto. Słabo, że mam wszędzie dexterity. Tak mi się to nie podoba. O. Mam w ogóle inta. Trzeba będzie te buty w końcu skraftować. No, spokojnie. Nie wiem, czy broni nie powinienem już mieć bardziej ulepszonych. Wydaje mi się, że tak. O, kolejne. Uciek sobie. A to nic. Tak, za 30, o 19 są drop. Planowo tak ma być, jeżeli wiesz, nie będzie żadnych opóźnień czy coś, nie?
Dzięki za followka, Deadny Meryl, tam widzę nowego. Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień ani nic, to o 19 mają być dropy. Także możecie się przygotować, porobić konta na oficjalnej stronie Ravendowna, jeżeli nie macie. Połączyć je z Twitchem. Kurde, i dwa mnie podchodziły, no. Dobra, jest jeden. Ale tu się znowu zrespił kolejny. Dobra, git. Powolutku, żeby znowu trzech nie zlurować. O, te mobki to już biją po 100 na hita. Jakiś elf jeszcze. Dobra ty, ale ten elf jakiś łatwiejszy jest. Nie no, zrespił się już. Nie mam jakichś lepszych potek? No nie mam chyba. A mam ty. Czemu ich nie używam? Już ciężko, bo te mobki tutaj no potężne są. Znaczy, kwestia jest też taka, że mógłbym sobie EQ ulepszyć. A. Server is going down in 1 minute. Wytypy. Co ma znaczyć? Dopiero cukierkę odpaliłem. Dobra, jolo, idę tam zobaczyć, co tam jest, najwyżej umrę. Te przynajmniej buty skraftuję, jak będę w mieście. Dobra, już wiem, gdzie mam iść. W samą górę muszę iść. Gdzie się teraz buty kraftowało? Weaving chyba. No i koniec. No i pograne, widzowie. Tyle. Fuck thump. Miało być tak pięknie. Zobaczę na Discordzie, czy coś jest napisane. Klasa 38. A, bo oni... Jakiś bug był, naprawiają jakiegoś buga do tego. Słuchajcie, zrestuję klienta. Bo podobno... Trzeba zresetować. Co się śmiejesz tym barakasem? Na leasing update. Tam warakas przyszedłeś dropnąć dostęp? Nie ma serwera. Halo? O, jest.
Tak? Zobacz się gierka, czy nie bardzo? Bo ja wiem, że ty raczej Tibijczykiem nie jesteś. Kiepska? Na chuj ci dostęp. Zostaw dla innych. No, dawaj, Andrzej. Do 5 rano? Kurwica, ja o 4 wstaję do pracy. Jak wstanę rano do pracy, to napiszę ci na Discordzie, jak ci idzie. Dalej, no i musisz czekać do 19, bo 19 powinni odpalić dropy na Twitchu. No i wtedy wystarczy, że będziesz oglądał godzinkę i dostaniesz dostęp. Tak, u mnie są dropy, no. Znaczy jeszcze nie ma, ale będą. Ludzi, którzy są oficjalnymi streamerami Ravendowna. Czekajcie, na Discordzie jest tutaj takie coś. Kanał. Twitch Drops. Tylko nie mogę go znaleźć. Twitch Drops. O, tutaj jest. W sumie to sporo jest tych streamerów. A ja jestem tutaj, nie? Nie wiem, czy się coś zmieniło, czy nie. Ale, bo ja na poprzedniej alfie testowałem 3 klasy. Ja się testowałem... Chodzi mi o te pierwsze klasy, które są twoją tak jakby bazą do budowania postaci. I jakie weapony nosisz. Także testowałem tego Shadowa, którym teraz gram. Testowałem Maga i testowałem Łucznika. I moim zdaniem Łucznik był najgorszy, robił moim zdaniem najmniejszy level. Najmniejszy damage. A jak mi się podoba gra? No. Powiem tak. Jak lubisz Tibie, ewentualnie Albiona, o, mogę polecić, bre. Mi się osobiście podoba. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Ravendown Wiki. Możecie sobie wejść. I tutaj mamy coś takiego jak archetypy poniżej klasy, czyli przykładowe, tak, 3 połączone archetypy, nie? Jeżeli chodzi o archetypy. Od 19, tak. Nie, to jest darmowy wygląd postaci. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archetypów. Dzięki za followka, Piotro. O, dzięki za followka, Budzik. Witam widzów nowych. O, aktualnie nie ma. Ja osobiście nic nie wiem na temat języka polskiego. Działa to tak, że po prostu tych 8, 3, 6, 7, 8 archetypów wybierasz sobie 3 i je łączysz.
Na początku wybierasz pierwszego, który definiuje to, jaką broń będziesz nosił. Siemka Lebron, siemka. Kurde, ciężko powiedzieć. Najłatwiejszy wydaje mi się Shadow do gierki. Później bym dał Maga. A na końcu Archera. Bo moim zdaniem jako te bazowe klasy, nie? Bo moim zdaniem Archer jest najsłabszy. Nie dali kodzików niestety. Niestety nie chcieli dać. Ja bym chciał sobie wykraftować buciki. Nomad bucy, pyk. Kurde no, tylko czasami się jeszcze buguje ten interfejs, bo ten interfejs to jest w ogóle nowość, co tutaj wprowadzili. Ty, a czemu ja nie mam ledera? A, bo mogę sobie stworzyć, okej. Okay. Co ile są dropy? Jak co ile? Od 19 cały czas, no oglądasz godzinę, dostajesz dostęp i tyle. I tutaj jeszcze dodatkowo tak w Albionie są różne quality tych surowców, nie? Bo tu mamy zwykły stone normal, a tutaj mamy stone high quality, czyli tak w Albionie na przykład. Nie. Tak, u mnie dropi, tak. Będę grać w Raven nawet jak będzie mało osób. Pytanie, co rozumiesz przez mało osób? Znaczy, moim zdaniem nie będzie... Czemu nie mogę tego skraftować? Nie rozumiem. Mam 2 sztuki, mam 5 sztuk. Miejsce mam, bo to wbrew pozorom jest dosyć duże. Tak jest, ekwipunek i z tego co wiem to chyba nie da się powiększać. No ale 90% z tych itemów to są śmieci, które powinny pójść do NPC-a. Ogólnie to oprócz tego może ewentualnie tego. No i wiadomo, potek. To te wszystkie itemy tutaj. To są w ogóle śmieci do sprzedania do NPC-a. To zostało dopiero dodane na tej becie. Bo wcześniej dropiły tylko to co jest tutaj na dole plus potki dropiły z mobów. Więc wystarczyło mieć na alfie tyle miejsca. A teraz dodali te śmieci i można sprzedawać do NPC-a. Nie sprzedajesz? Ach. To mi się nie chce. Czekaj, może tu muszę podejść? Nie mogę tych butów. O. Dobra, bo to nie jest ten workbench w ogóle. Chyba. Czy ten? Nie, no ten. A nie wiem, widzowie. Dzięki za flowka. Próbuję więcej tego zrobić. Może się popsuło po jakimś, nie wiem, restarcie albo coś.
Tak, wereszczak, tylko no muszą odpalić najpierw te dropy, nie? Gra jest trudniejsza od TB, czy łatwiejsza? Moim zdaniem, ciężko powiedzieć, ale moim zdaniem jest bardziej rozbudowana niż Tibia, ale ma mniejszy próg wejścia przez to, że masz world mapę, znaczniki na mapie i tak dalej. Questy są opisane tutaj, możesz sobie zobaczyć lokacje, gdzie masz zrobić tego questa. Nomad butsy. Nie, nie będzie. W tym shopie będą tylko skiny. A gra będzie full free to play. Warrior Knight? No możesz sobie zrobić na przykład Warfare'a jako pierwsze. Później powiedzmy jakiegoś Paladyna, bo tu gdzieś był Protection. No i później jeszcze coś do tego dobrać, nie? No pa, to mogę skraftować. Dzięki za followka, Weresz, tak? Nie no, jeszcze chyba 19 nie ma, nie? 18:51. Pa, bo niby tutaj wszystko mam na te wszystkie itemy, a... A tak, już wam daję. Tam, tutaj macie wszystko, nie? Od itemów, przez gildie, jakie tam będą grały, przez profesje, trade packi, archetypy, skille. Jesteś symulator logowania. Zobaczymy. Dzięki za followki. Witam widzów nowych. Czy mam za mały level profesji? No ale do questów craftowałem te itemy. Bo jak wejdziesz, widzisz? To to nowa Tibia? To taka Tibia połączona z Albionem. Nie ma Veni. To ile są dropy? No po prostu od 19 będą dropy. Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień, powinno być tak, że oglądasz sobie godzinkę i dostajesz drop. Dostajesz dostęp do bety. Na takiej zasadzie. Jak dla mnie spoko gierka. Mogę polecić. Siema, Bet. Witam. Chwali, że czytam tylko pierwszy twój człon twojego niku, bo... Nie, Bloodstone moim zdaniem był dużo bardziej podobny do TB. To jest dużo mniej podobny do TB. Jeżeli chodzi o kwestie gameplayowych, jakichś zaimplementowanych systemów in-game. Czekaj. Zobaczmy sobie te profesje.
7 Miojo. W tej wersji nie, ale w wersji Raven Questa. To znaczy też itemów nie będzie można sprzedawać, ale mamy różne systemy, że token będzie można, golda w grze wymienić na token, landy jako NFT-ki będą i tak dalej. Znaczy tutaj w ogóle z mobków nie dropią pełne itemy. Tutaj dropią tylko albo materiały, albo shity. Ogólnie to każdy przedmiot w grze musi być wykraftowany przez jakiegoś gracza. Cała gospodarka gry jest kreowana przez graczy. Jeżeli chodzi o... Nie będzie pay to win, no. Czekajcie, ale nie mam punktów. Ciemko od 19, tak. Aktualnie Hirito trzeba wydropić sobie kluczyk. Od 19 powinny zrobić kluczyki. I będziesz mógł sobie wejść za darmo, a później cała gierka, koniec końców, na premierę będzie full free to play. Bez żadnej premki i tak dalej. Tak, gdzie ja to w ogóle mam? Ustalmy sobie jedno. 5 sztuk mam tutaj. I to mam tutaj. Nie, może to gdzieś wyżej we kół musi być? No nie mam pojęcia. Próbuję rozkminić. O co chodzi? Czemu nie mogę tego wykraftować? Mogę tylko to kraftować. Ty, może rzeczywiście to chodzi o level profesji? Ale kraftowałem już, kurde, do tego. Nie, ogólnie jak widzisz gdzieś w streamach, w tytułach streamów komendę typu drops albo coś, to... to w konia cię robią. Bo nigdy nie trzeba żadnej komendy wpisywać, jeżeli chodzi o dropy na Twitchu. Po prostu wchodzisz, oglądasz i tyle. I drop masz ładowany. Profesję. Znaczy tutaj masz archetypy, których wybierasz sobie 3 i je łączysz. A profesje tutaj to są do craftingu. To jest tak nazwane. Dzięki za followka. Marques TV Gamer, witam. No dzięki za followka, Miojo, witam, widza nowego. Karty? Gdzie karty? W tym. W którym okienku, powiedz mi? Archetypy? Czy profesje? Siema, siema, kurwa, witam. Ja, brodzicu, witam, witam, widza. Tak, będzie można za darmo wbić, no. Po 19 powinien się zacząć drop kluczyków. W sumie to już zaraz, no zobaczymy, czy będą mieli jakąś obsługę, czy nie. Dzięki za follow-upka, brodzicu. To znaczy, karty były na poprzedniej alfie, ale nie wiem, co się stało w sumie z tymi kartami, bo nigdzie ich nie ma. Nigdzie nie ma żadnego okienka dotyczącego tych kart. Bo to były takie jakby pasywki, które można było przypisać do skilli albo postaci. A, wyłączone są na tej becie, okej. Co ty mówisz, chamie? No, nie ma.
Może nie zdążyli tam ogarnąć wszystkiego, bo te karty też miały zostać przebudowane. Więc możliwe, że po prostu nie zdążyli czegoś tam ogarnąć, nie? Słuchajcie, ile mam hajsu? Mam 4900. Chyba pola nie kupię, co? Nie. Trzeba być... Kurde, nie wiem ile ten... Ta mała miejscówka kosztuje. Nie potrzeba żadnej komendy. Jak będą dropy, to po prostu... Nie no, są, tylko ja mam ściszone bardzo, czekaj. No. Siemka, Nuro, witam. Jeszcze bitkę mogę ci zaprezentować, zanim włączę muzykę. Opa, byk. No dźwięki od maga akurat chyba mają najlepsze. W sensie skille od maga chyba mają najlepsze dźwięki moim zdaniem i są giga głośne. Siemka masny, witam, witam. Dzięki Adasiek za followka. Nie trzeba żadnej komendy wpisywać. Jak będą dropy, to po prostu ci się odpalą. Kurwica. Ale chyba będzie umieranko, co? Się ewakuować gdzieś. O! Z deszczu podrybne trochę. O dobra, żyje. Dzięki za followki. Za followki. Zmowski, Aida, Masny. Witam widzów nowych. I Adasiek chyba jeszcze, nie? Nie można wejść jeszcze. Która wita, no nie ma tutaj niestety. Hej Madlenia, no będą jak odpalą. Dropy. Będą u mnie. Czekajcie, sam sobie swojego streama odpalę, żeby widzieć. O, już dropy. Widzicie, jak odpalicie sobie tutaj. Są dropy. Tak to będzie wyglądać. 98%. Zobacz szczegóły. I tutaj macie Raven Down, nie? Props beta key i później jakieś tam różne rzeczy. Jeszcze. Także już dropy działają. Nie no, już do pracy muszę iść, gościu. Nie ma opcji, że 9 godzin. Dzisiaj masy nie da rady. Ja jutro do pracy wstaję, wiesz? Żeby u mnie całego króliczka zdobyć. Siemka Adasiek, witam, witam. Witam pan Gryzak, witam widzów. O, o, party. Jakiś chłop mi dał. Oni chyba też robią tego questa. Jest stream, jak będzie trwał? Półtorej godzinki myślę. Bo ja muszę... O kurwica.
A muszę o 4 rano wstać do pracy, nie? Więc nie mogę za dużo poszaleć. O, dzięki za plałka, Big Eclair. Tam. Do czwartej akurat 9 godzin. Ja no nie ma opcji. Dobra, mamy kościka gotowego. Nie musisz Gabera nie spisywać, wystarczy, że sobie oglądasz. Jeżeli masz założone konto na stronie, opisanej stronie Ravendowna i jeżeli masz połączone konto, tamto konto z Twitchem, to po prostu kliknij sobie F5 nad czatem. Będziesz miał, że... Ej, na tym streamie są dropy, czy coś takiego. Ktoś tam pytał o Steama. To gierki nie ma na Steamie, trzeba ją pobrać z oficjalnej strony Ravendowna. 50 elfów muszę zabić. Jaki mam level? 15? Tak, 15. PvP? Jeżeli chodzi o PvP w Open Worldzie, to mapa jest podzielona na takie strefy. Tu, gdzie widzisz te ptaszki, to są strefy. I tak, teraz wszędzie jest wszędzie spokój, w każdej strefie. Czyli nie możesz nikogo zabijać. Ale to jakiś czas, jak tutaj widzisz, kliknę sobie, to jest odliczanie. I za 37 minut na całej tej wyspie tutaj będzie Open PvP. I każdy będzie mógł się... No, będzie PK na tej wyspie. Tyle, że to też będzie czasowe, nie? To będzie trwało chyba tam z godzinkę i później znowu będzie non-PVP. I tak wszędzie na całej mapie losowo się zmienia to wszystko. A jeżeli chodzi o gildię, to nie wiem, bo jeszcze nie ma zaimplementowanego w ogóle systemu gildii. Mieli tego nie odkrywać? Ale chyba da się już tam dopłynąć, nie? Skoro jest ten, skoro jest pokazana ta mapka. Ale widać, że nie mają niczego tutaj, nie? Ani stref nie mają jeszcze porobionych. Zmienię tytuł tylko streama, że już dropy działają. Że nie możesz zrobić konta? Jak nie możesz zrobić konta? Nie, no może, a każdy może zrobić konto. No, na oficjalnej stronie Ravendowna. Nie, mogę ci ewentualnie linka dać. Ale konto powinien móc zrobić przecież, to nie ma znaczenia chyba. Nie, bo musisz połączyć konto Ravendowna z Twitchem chyba. Nic nie musisz robić, po prostu jak jesteś na streamie u mnie, odśwież sobie tego streama. I tutaj nad czatem widzisz? Dropy na Twitchu, zdobywaj nagrody, bla bla bla. Jak masz coś takiego, to znaczy, że dropisz już kluczyk. Możesz sobie kliknąć, zobacz szczegóły. Aha, czyli nie trzeba mieć połączonego. Ale żeby zdobywać dropy, chyba nie trzeba. O, a ewentualnie tu możesz połączyć konto, nie? Klikasz, pewnie tutaj jest przycisk połącz i jest git. Siema, mokre gacie, co tam? No i tu masz, co jest do wydropienia, nie? Za godzinę z beta key i tam później jakieś króliki czy coś. Sobie swojego streama zostawię w tle, żeby mi też leciały króliki, dropy królików. Czego się śmiejesz tym?
Może gańcel. No, także nie trzeba żadnych komend, nie trzeba niczego, wystarczy, że oglądasz. Ile macie lat? A ja mam 26. Nie przychodzi ci mail? No ale jak ten, jak ci leci ten pasek z dropami, powiększa się, wiesz, te procenty się tam powiększają, to git, to będziesz miał. Łap się pyta, o co chodzi, i idzie się odlew. Kurde, ile tego jest? Halo? Biją. Siemka, Eddie Cox? Tak, tak, dokładnie tak. Większość fani TB, no jest pewnie dużo TB-czyków, nie? A ile godzin? No niedużo dzisiaj niestety, bo z półtorej godzinki. Jutro do pracy trzeba wstać. Ale jutro zapraszam po resztę dropów. Bo dzisiaj no, kluczyk kurwa jesteś, przestań godzinkę jęczyć. Dropniecie, a po resztę dropów zapraszam oczywiście jutro. Tam jeszcze jakieś chyba skiny się dropi. Czy coś. Wiecie, no jakby to ode mnie zależało, to bym mógł grać 24 godziny. Rulik, no właśnie wydaje mi się, że to skiny są, wiesz? Ale nie jestem pewny. Tak. Nie. A nie będę robił takich rzeczy. Jak ktoś będzie chciał dropy, to albo sobie odpali kogoś innego, albo przyjdzie jutro. O, jakiś chłop dołączył do party. Także Cox. 40 mobów jeszcze muszę zabić. Ciężko jak spleci. Zabij go. Animacja ataku, no. Kurde, zabiją mnie jak ja ci tutaj pokażę co i jak. Okay. Jak masz streama odpalonego, klikasz. Kurde, zniknęło mi. Wiesz. Naraz, bo tu widzisz, kurde, ciężko, ciężko. Ale ekipa się to zebrała, ty. Masz to odpalone, mojego streama. Tu masz zdobywaj dropy, bla bla bla. Zobacz szczegóły. No i tu masz te dropy. I obstawiam, że tutaj, widzisz, połączenie wymagane. Tutaj pewnie będzie przycisk, że klikniesz i cię da do strony, gdzie tam musisz połączyć konto i tyle. Nie trzeba żadnych komend wpisywać.
język polski. No ja osobiście jestem przyzwyczajony do angielskiego w gierkach i nie przeszkadza mi to. To znaczy wiadomo, że tam wygodniej by było na pewno, nie? A jednak czasami nad niektórymi rzeczami trzeba się chwilkę zastanowić, ale... Chłop tu mowę przeprowadził jeszcze. Auto loot jest z mobu. Jaka kasa, halo. Ja nic nie wiem. Dzięki za followka. Pożary, witam, witam nowego. Witam, witam. Tak. Jak tworzysz postać, to wybierasz sobie jeden z 8 archetypów. Później na chyba piątym albo siódmym poziomie dorzucasz drugi archetyp. I na 15 dorzucasz trzeci archetyp. Już są dropy, on. Zawsze jak są dropy, to jest nad czatem takie powiadomienie. Tutaj, o, jest zawsze takie coś, jak są dropy odpalone. Dropy na Twitchu, zdobywaj nagrody, bla bla bla. Znaczy teraz wystarczy godzinkę oglądać i można wbijać do gierki. Ty, w ogóle są channele tutaj, nie? Są aktualnie 3 channele. Pytanie, czy one... Czy liczba channeli jest zwiększana automatycznie, jak inne są przyciążone? Czy oni ręcznie to dodają? To jest pytanie. No pewnie tak, ale to nie da się tak naprawdę tego uniknąć. Paweł w Exile przecież masz gigantyczne drzewko rozwoju postaci, a i tak są metabuildy. Nie da się wszystkiego zbalansować tak, żeby wszystko działało dokładnie tak samo. Żeby było tak samo dobre. Zawsze coś będzie lepsze, a coś gorsze. A leci ci ten pasek postępu tutaj? Ja mam, że jeszcze brakuje mi 77%. Masz już bolid? Kurde, ten temowy. Nie. Nie chcę ich blokować. Czemu? To mnie tu leczy? Skill trójka. Ohohohohoho. Póki co ja jeszcze nie mam. Magma chyba na tym levelu.
Bo to są jakieś tam wichury? Właśnie nie wiem jak to jest, bo na pewno każda klasa ma swój wygląd i to definiuje broń jaką masz ubraną, nie? Czekaj, bo jak ja bym teraz, powiedzmy, zdjął bronię. No, tu nic się nie dzieje. A, to patrz, to wyglądam tak, nie? A jak zakładam bronię, to już wyglądam tak. To 3 levele jest skill point. Drzewka skilli. I co level są punkciki do tej statystyk. 2 punkciki co level. Nie ma jeszcze żadnego summonera. Z tego co wiem to ma być, ale kiedy... To nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, ale wiem, że na pewno mają w planach coś takiego dodać. Mówił ostatnio Nighter o tym na streamie oficjalnym Raven dawna. Nie, nie ma tu dropu przedmiotów z itemów. Wszystkie przedmioty, ekonomia gry opiera się na graczach. Wszystkie przedmioty w grze muszą być wykraftowane przez gracza. Z graczy. Jedyne co to takie śmieci do NPC-a lecą z mobów. No ale pewne itemy nie dropią. Nawet z questu nie dostajesz pewnych itemów, tylko dostajesz materiały i musisz sam sobie te itemy skraftować. No jak masz streama? No muszę odświeżyć, bo... Odśwież sobie streama, to po pierwsze. Broń, jak pokazywałeś drzewko craftu, to była jakaś broń dla nekromanty? Nie ma tu żadnej broni dla nekromanty. Ty, ale te niektóre itemy fajnie wyglądają. Opa. 6. Piętnaście mobków jeszcze muszę zabić do questa. Jesteś już odświeżony. No to jak masz streama odświeżonego, tu masz coś takiego, jak to sobie rozwijasz, klikasz zobacz szczegóły, to cię przenosi tutaj. Tu masz połączenie wymagane, tu jest pewnie przycisk połącz. Przenosi cię na stronę, połączyć. Tyle. Siema, siema, kurwa, witam. Siema, Manon, witam, wica. Czy twój nick był wzorowany na nicku pewnego streamera? Pierwszy archetyp definiuje tak naprawdę tylko to, jaką broń dostajesz na start. O kurwica. Ewakuacja. Ja się muszę uleczyć.
Ja w ogóle miałem pierwszego archetypa Shadowa i nie? Aha, ten się zmienił na pierwszy, bo mam w nim więcej punktów dodanych. I bez itemów wyglądam jak Warfare. Czyli moja postać wygląda jak chłop starczą. Ale że broń, moja broń to sztylety, no to zmienia mi wygląd na Shadowa, nie? Bo bez itemów wyglądam tak. Bez broni. A jak zakładam broń, to już wyglądam jak koks. Czemu tu jest tyle tych mobów? O, polecam na start. Moim zdaniem najłatwiejszy byłby Warfare i później do niego dobrać sobie coś. Jeżeli chcesz grać oczywiście mele. Magiem trochę grałem i magiem musisz mieć... Statystykę, czekaj. Int albo Wisdom, nie wiem która, ale jedna z tych dwóch ładuje manę podczas walki nawet. Tak po prostu regen many. Łuk. Nie wiem czy nie czy czegoś nie zmienili w tym łuku, ale jak ja grałem łukiem na poprzedniej alfie, to miałem wrażenie, że po prostu on robił najmniejszy damage ze wszystkich klas. Jak zdobyć itemki do craftu? O, albo z mobków dropią, albo z farmy. Jezu, ten jak we mnie strzela, widzicie to? Ojo. Oj. Nie. A 7 mobków mi zostało. No nie, teraz musisz czekać, aż będziesz miał tego dropa na 100%. Ja tu, tutaj masz. Nie poddawaj się, brakuje ci jeszcze, ja mam 65%. Będę zobaczyć, czy może ten crafting się naprawił. Limy sobie mącika. Chyba, żebym musiał to pokraftować. Bo musiałbym tego miliard wykraftować, żeby ten. Żeby zwiększyć sobie poziom profesji. A jeżeli chodzi o itemki, właśnie do tego craftingu tutaj, to. Tutaj, gdzie są takie puste tereny, może na mapie to pokażę. Tutaj, gdzie są takie puste, zielone tereny, tutaj są działki, które można kupić. Nie wiem, ile kosztuje najmniejsza. Prawdopodobnie jest to około 5000 silvera. I tam można sobie sadzić różne rzeczy. Ewentualnie w mieście jest coś takiego jak community farm. I każdy ma sobie tutaj takie 4 pola. No i tutaj klikasz sobie ten domek, pyk, place farm, no i zależnie od tego co byś chciał, nie? Musiałbym na przykład cotton. Pyk, pyk. I bym chciał... Winkę. Aha, nie mogę. Nie mogę? Time farm. Ale przednio było tak, że można było chyba też na tych. No, czekajcie, nie wiem jak to działa teraz. To się odblokowało chyba po jakimś tam levelu, ale teraz nie ma nawet żadnej informacji na ten temat. Nie, może jak wbije większy level, to po prostu to się odblokuje, zobaczymy.
No ale mam 5K, ty, to mógłbym... No i tak będę tam jechał. Zobaczę, czy mogę kupić taki mały teren. Spoko, spoko, Hiri, to nie ma problemu. Siemka, siemka, miłego oglądania. Tak, będzie full wipe, no, postaci wszystkiego. Tego ptaka dostajesz jajko po pewnym queście. Tutaj, w tym miejscu. No i w sumie tyle. Później tam musisz poczekać jakiś czas. Ja nie wiem do końca, jak to działa. Czy musisz przebyć jakąś drogę określoną, czy zdobyć określoną ilość expa, ale po jakimś czasie po prostu tego jajka wykluje się pet. Tak, speeda, no tylko. Mogę to wziąć już? Nie mogę. I to na pewno nie kosztuje 5K. A chyba mniejszego już nie ma. To jest chyba najmniejszy. I powyżej 5K silvera, na pewno. O, tu już ktoś sobie wykupił. Pinki sobie postawił. No, może sobie stawiać różne rzeczy. Tutaj, tutaj. Woodcutting. Breeding, ale to chyba, nie wiem, czy to działa, czy nie, bo tak mi obrazkę nawet nie ma. Siema, Alter. Co tam? Co się dzieje z naszą postacią z tego kija, jak wystartuje oficjalna wersja gry? Jakby ci to powiedzieć. Staje istnieć. Jak tam Wowik Alter? Dobra, idę tego questa ogarnąć, bo mam 7 map jeszcze tylko do zabicia. Będę ci gadał w tle, ale niedługo. Godzinkę myślę jeszcze. Przyznaj się, że przyszedłeś po kluczek. A no tak, bo przecież kto miał ten dostęp do alfy, to ma z automatu dostęp do bety, nie? Tylko 30 minut, by serwery padły. No, powiedzmy, że takie względne pojęcie. Dlatego chcę dużo teraz w tą betę pograć, żeby i porobić materiały do czasu startu oficjalnej wersji. Jakieś na YouTube'a poradniki i tak dalej. Najmądrzejszy streamer. Kurwica. Alter, obrażają cię.
Dobra, ostatni mobek został. O tu. Pyk. Dobra, uciekam. Jak gdzie? Dzięki za followka, Kamiko. Witam widza nowego. Znaczy kiedyś niby ma być wersja mobilna, ale na premierze gry, z tego co wiem, to prawdopodobnie nie będzie. Jeszcze. Ty muszę z... dobra. Aha! Kurwica, muszę chodzić i klikać na drzewa, rozumiecie to? Żeby tutaj była stuwa. O. Jedno kliknięcie daje dwa punkciki. I muszę kliknąć 50 razy. O, aż mi głowa zaczęła boleć. O, co mi się tym... A, i w tej grze nie da się pushować tak jak w TB, nie? Gdzie tu jeszcze coś mogę kliknąć? 26. O, tu było. I co szczelasz we mnie? Naprawdę był taki quest? To był jakiś hidden achievement albo coś takiego. Nie miał dialogów zbindowanych na klawie, to musiał klikać. Czemu to się tak szybko respi? O co chodzi? O, o było. Pyk, pyk. Ale już mam połowę. Mówię, tylko te mobki za szybko się respią. Nie, nie grałem w to demo. Kurde, nawet pobrałem dzisiaj. To demo. Ale jeszcze nie zebrałem sił, żeby odpalić. Aj, koala. Siemka. Tam. 5 minut. Nie wiem, Alter, ale czy to nie jest tak, że jak oni dają tyle tokenów za Priko i będą je drukować podczas alfy z powietrza, to że to wszystko, nie mówiąc brzydko, walnie o podłogę? Czy ja czegoś nie wiem?
No tak, tylko że tak zrobi x ludzi. I wiesz, można powiedzieć, że no każdy projekt tak robił, później wróci do swojej ceny. Tylko tak naprawdę ile projektów wróciło później do jakiejkolwiek wyższej ceny? Żaden. Jak spadły na dno, czarują dno już do końca. Na początku masz jeden archetyp, którego wybierasz. Później dobierasz sobie na 7 levelu drugi. I na 15 levelu trzeci. No nie wiem. Ja już widziałem takiego jednego chłopa na Discordzie, gdzie Ravendowna, który twierdzi, że pakuje się po szyję, a ja twierdzę, że nie kupuję tych tokenów. Moim zdaniem to tak nie zadziała. Jakby wszyscy chcieli. Tak, no. Widzisz, tutaj masz pierwszy archetyp. Na 7 poziomie masz drugi. I na końcu masz, na 15 poziomie masz trzeci. Mówimy o darmowych tokenach i ich wrzuceniu na początku. No zobaczę, ale osobiście myślałem, że oni podejdą do tematu trochę inaczej, ale robią to samo co każdy projekt. Nie, może ja się nie znam, ale moim zdaniem to błąd. Po prostu. Jak ja bym robił MMO oparte o blockchain, to bym zostawił, jakbyś miał wykres. Jak masz ten wykres, na co pójdą tokeny zawsze, to kółko takie. To ta, u mnie by było 100% play to earn. Tokeny dla graczy, które można zdobyć tylko i wyłącznie inwestując swój czas w gierkę, a nie jakieś wydawanie pieniędzy czy coś innego. Znaczy pewnie bym na tym zbankrutował, ale... Płynność na giełdach? Czyli co, takie rozdawanie tokenów podczas alfy, twoim zdaniem to jest dobry pomysł, tak? Bo jeszcze alfa będzie, na której też będzie można zdobyć tokeny. Tylko trzeba mieć minimum chyba medium land. No dobra, jako że lubię zgłębiać wiedzę i tak dalej, to musisz mi to kiedyś wytłumaczyć. Jakie archetypy były dobre pod takiego boja tanka z damage'em? Warfare, możesz sobie pyknąć Warfare'a, do tego może jakiegoś protection'a. Żeby mieć jakieś, wiesz, shieldy. Nie wiem, czy protection ma jakieś heale. Było może takiego paladyna, co? A tu jest fighter, warfare, archery i protection.
Wiesz, że z tego archery to prawdopodobnie chodzi tylko i wyłącznie o pasywki. Bo archery ma, z tego co wiem, wszystkie aktywne skille chyba tylko pod łuk, że strzela strzałami. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te archery, to raczej chodzi tylko o pasywki. Bo tu wszędzie na skillach ma shoots and arrow i tak dalej, nie? Ale na pasywkach już, to już masz, że twoje ataki redukują target defense power, to się stakuje do 40 razy. Albo jak target ma więcej niż 80% HP, to bijesz mu 20% większy damage i tak dalej. Ten skill z Archeja? No, trochę tak, trochę tak. Troszkę tak. Na czym mam tego użyć? Gdzieś tutaj. Znaczy, wydaje mi się, że można losowo, bo tu ogólnie co level, no nie wiem. Bo to ogólnie można je restować, nie? Możesz sobie zmieniać. Spiritual ci się nie spodoba, możesz go wywalić, wrzucić sobie na przykład, widzisz, za 1500 silvera jakiś inny archetyp możesz się nauczyć i możesz sobie to zamienić. Jakie rewardy są za te questy? Różne. Za niektóre questy dostajesz expa, za niektóre dostajesz materiały potrzebne do craftingu itemów. Masz też questy na początku, żeby sobie skraftować właśnie itemy te dwa, bo są itemy podzielone na tiery, nie? Tak, można, no. To jest względna dowolność. Czekajcie, bo jako, że to tylko beta, w sensie expisz itemy, ale one się nie upgrade'ują tak jakby tierowo. Nie możesz z T2 zrobić T3. Jako, że to tylko beta, może sobie zupgrade'ujemy troszkę, co? Ile mi to da expa? 3600 expa, kurwica, ile tego mam? A ile potrzebuję w ogóle? 1800. No dobra. Gdzie będzie git? 80 sztuk. Pyk. Fioletowy. Teraz potrzeba 4700. Ta, no infusion to są. No i teraz zobaczycie, jakie teraz będą dipsy. Kurwica. Aż się normalnie sam boję używać tych biletów. Opa. Pyk. Pyk. Nie no, szczerze. O kurwa. Aż tak te tipsy nie podskoczyły, jak myślałem. Ale to przez to, że mam w tych... w tych itemach dexterity, nie? A nie might. Jakbym miał mighta,
Bo Might dodaje Attack Power, Weapon Power, a Dexterity dodaje Attack Speed i HP. Co ty mówisz, chamie? Nie, Miodzio, tam w Raven Questie jest demo. Jak wejdziesz sobie na Raven Questa, czyli tą wersję opartą o blockchain, tam możesz sobie zrobić konto, zagrać demo. No i tam dostaniesz jakieś tokeny, które później możesz wymienić na właśnie real kasę. ...20% jeszcze. Będzie wjeżdżane. Ale rzucił czymś chłop. Chyba. Że to ja tak uderzyłem, nie wiem. No dawaj tego jednego mobka, no. Kurde się zrezygnuj. Czemu ten rezygnuj jest tak szybki? Siedemnaście jeszcze. Nad czatem tam masz procenty. Ty, no nie gadaj, że ja tu muszę jakoś w ogóle od środka wejść, inaczej. Chyba tak. W ogóle muszę szukać jakichś flabersów, a ja nawet nie wiem jak to wygląda. O, tu jest wejście, dobra, gitarka. Tylko te moby się tak dziwnie odklejają. Mam nadzieję, że to naprawią kiedyś. Dobra, dawaj tego mobka. Nie no, jest większy damage, dużo szybciej zabijam te mobki, koniec końców. No, wydaje mi się, że może mieć to sens. Kurde, no ja nie wiem jak to wygląda. Wellspring Flowers. Raven Town Wellspring Flowers. Grafika? Ano. No, chyba nie. Czekaj. Nie no, w ogóle do jakichś innych gier mi filmiki wyskoczyło, nie? Dzięki za followka. Demolk 4. Wiem, że to się powinno inaczej czytać, ale... No jest jak jest, no. Tam ci powiedzieć. Tutaj masz stronę Raven Questa i tam to jest to. Tam jest... Raven Quest to jest wersja blockchainowa i tam to wszystko działa z tokenami. Crypto, NFT. Dobra.
Ty, to jest, czy to nie są te kwiatki? Chcę tu wejść na górę i zobaczyć. Mój możesz czytać Sony, Sonic, Sony Q, jak tam wygodne. Andrzej nawet może mi mówić, chociaż nie mam na imię Andrzej, ale to nie ma problemu. Nie wiem, nie sprawdzałem. Ale biją. No bym kurwa jesteś, przestań jęczeć. Nie wyzywaj, ok? Daj tutaj przykład nowym widzom, a nie. Zachowujesz się jak jakiś kurde. Nie powiem kto. No właśnie z shiftem nie ma żadnych opisów, wiesz? Bo to nie jest Libia. No bym kurwa jesteś, przestań jęczeć. Spokój się, tym jawcią. Nie masz na imię Andrzej? O kurde. Beta będzie trwać do 3 teraz. 3 jest wyłączona na 2 dni i 5 znowu startuje. I od 5 później aż do 18. Będą takie 2 przerwy, pewnie żeby jakieś błędy ogarnąć i tak dalej. Kurde, nie wiem jak wyglądają te kwiatki. Jak mam być szczery. Po co ci to wiedzieć? A widzisz, tak to się robi. Wellspring Flowers. Nie ma psychy, nie? Nie ma psychy, chłop. Ja bym już dawno dał. Na dropa. Ty, to już godzina minęła? Kurwica, ty, bo już 8. Ale ten czas leci. Za niedługo będzie trzeba kończyć. Do spania? No i co wyganiasz tym widzem? Powiedz mi lepiej jak wyglądają Wellspring Flowersy. Chyba nie ma podziemi właśnie. Bo to jest gdzieś... Ty, było no! Tam chyba prawo góra, gdy byłem. Po godzinie czasu?
Ale ja już wcześniej streamowałem 5-6 godzin. Grałem jeszcze na poprzedniej alfie. Że no nie wiem, mi się osobiście gierka podoba, no. A to wiadomo, że też każdemu nie dogodzisz, nie? Oni chyba coś wiedzą. Idę za nimi. O, o, o! Tu są flowersy. Dobra, jest jeden. Na poprzedniej alfie chyba miałem 15 level równo. Tak mi się wydaje. Spoko, brodzicu. Miłej gierki życzę. VIP się należy za podpowiedź. Liczamy, za ile wywali serwery. Nie no, moim zdaniem alter tu nie ma w tej gierce jakiegoś wysokiego poziomu trudności. Dzięki Gieciek za followka, witam widza nowego. O, Barakas też już ma. O, tutaj jest. No ale już mam tego. O co chodzi? Ty, chyba że tu był tylko jeden. Chodzi na to, że to był tylko jeden kwiatek. Tam gdzieś kot? Czekaj, zaraz ogarniemy, bo ja tutaj muszę kumpli gonić. Kurwica, to nie kumple. O pierd... No dobra, umarłem. Wywaliło stronę? Kurwica. Tutaj sobie odbierasz to. Tutaj później klikasz odbierz chyba, czy coś takiego. Chodzisz tutaj i chyba tu jeszcze trzeba kliknąć odbierz, nie? A ja kiedy będę miał dropa? Miałem jakichś potionów? Mam, ale te potiony mają 30 sekund cooldownu. Ile ja mam procent? Ja nawet 50% jeszcze nie mam, gościu. O, co się dobija tym Madaśkiem. Masz kluczyk? No i jest. Co tu można kupić ciekawego? A, tu się, a tu, aha, bo tutaj się sprzedaje to całe dziadostwo, tak? Okej. Okay.
A czemu mi tu nie pokazuje itemów, które ja mam? Bo ja tego na przykład nie mam. O, to jest źle zrobione. Trona padła, no. Nie, ten NPC-ów muszą ogarnąć. O, właśnie. Tutaj jest, nie? Też. Klik. I dropy tutaj sobie klikasz. Czy ja to będę sprzedawać 3 dni? Czy się nie da szukać, bo szukajka nie działa? No i sprzedawanie tych itemów tragedia, nie? Nie mogę przyciągnąć albo coś? Control, Shift, Alt. Ale bullshit. Nie no, to mi się tak nie chce sprzedawać tych itemów, nie? Jak mam tutaj szukać, patrzeć jeszcze ile ich mam. Bo tutaj mogę sobie dać randomową ilość, no to nie, no tak chyba wiecie będziemy. Kurde, wszyscy chcieliście wejść na stronę i strona umarła, no. Tu chlebek można kupić, a co za ciastka? O, to było spoko w sumie mieć. No gość. No tak, musisz wejść na ich stronę, która nie działa. I tam wpisać kodzik. Ja nie wiem jak działają te dropy, ale wydaje mi się, że po prostu jak odbierzesz tego dropa, już masz go sklejmowanego, wydaje mi się, że to nie będzie klucz, tylko dostaniesz dostęp na konto instantowo. Galaxy Live na Steam. Na 1000 serwery wywaliła. No, dzięki za followka Unsong. Witam, Wisa, nowego. No. Kurde, nie wiem czemu ja nie mogę tego skraftować, no. To bym musiał kraftować. Znaczy jak wbiję level, to wtedy będę mógł to kraftować, no ale to trochę potrwa. Moim zdaniem nie zrobiliby czegoś takiego, że dostalibyście klucze.
Tylko raczej ten. Dadzą po prostu dostęp na konto, tak mi się wydaje, no bo jak ktoś nie ogarnia, no to tak naprawdę co, taki klucz mogliby gdzieś sprzedać. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to kupi sobie kluczyk i alo. Jak ktoś nie wie, że trzeba, że z dropów to te klucze, nie? Zebrałeś drop, wbijasz na stronę i klikasz graj. O, córka jest tutaj, craftuje itemy też. Kurde, ale 400 widzów ma Raven Down. Nawet sporo. Jak na taką, powiedzmy, że niszową gierkę. Duże to ma brazylijskie. No i polskie też, no. Jako, że wiesz, Polska to chyba druga albo trzecia siła w TV tak naprawdę. Druga chyba. Tu Brazole, Polacy. Jakoś tak. Ogólnie na niektórych serwerach w TV to nie piszesz w ogóle po angielsku, nie? Tylko widzisz jakiegoś chłopa, to piszesz siema albo kurwia i moje expo. Coś. Od razu po polsku walić do chłopów, bo sami Polacy grają, nie? Czy są serwery? A z tego co wiem, to będzie tylko europejski, w sensie serwer dla regionu. Jeden serwer dla regionu będzie, bo tu jest system channeli. Nie wiem, no nie rozumiem jak to działa, czemu nie mogę tego craftować. Nie no, póki co to gramy tylko na North America. Nie ma innego serwera. Europa będzie dopiero przy premierze gry. Ile miejsca zajmuje gierka? Nie wiem, pewnie 300 mega jakoś. Coś koło tego. Masz już dropka? Ten NPC to w ogóle nie działa. Tu jakiś GM stoi, obserwuje sytuację. Jak to nie wiesz? Ty jest follow. Ale pytanie, czy na atakach jest follow. O, można odpalić. Kosy. Pyk. Dobra, kozak.
DIY. A, można mieć 6 ability barów. Okej. Detect Drench. Quick targeting. W sumie tyle. Dzięki za followka. Witam, witam widza nowego. O, jest jakiś ogłoszenie. The official website is currently under maintenance. A, czyli jeżeli spełniliście wymagania tego rewarda na Twitchu, czyli połączyliście konto, macie tutaj połączone konto i odebraliście tego dropa, to według tego, co piszą na Discordzie, you will be able to log into your account and aha, to musicie poczekać, bo strona nie działa. Nieważne. Myślałem, że coś innego napisali. Na stronie jest właśnie. To jest zapisane, że you will be able to log into your account and redeem your beta access as soon as the website is up again. Myślałem, że tam będzie coś innego napisane. A działa w ogóle to? O, działa. No ale i tak chyba nie będziecie mieli jeszcze tempu. Nie, no dostęp przyjdzie kiedyś. Przyjdzie. Ja masz szczur. To tam. Nagram sobie. Giereczkę. Ale już niedługo, bo myślę, że za jakieś 15 minut będę kończył. Niestety. Jutro rano trzeba wstać do pracy. Nie ma po polsku gierki. No. Level? Tutaj jest level. Mam 15 level. No tu chyba nie ma. A tutaj jest też level. Tu. Robię deso na ekranie okularki. No będzie kończył niestety za niedługo, bo będzie iść spać. Nie no, jak jest możliwość gry po polsku, to zawsze gram po polsku. Z tego względu, że jest to po prostu wygodniejsze. Gościu.
Tak, jest, no. Powinno być chyba słychać. Chciałbym sobie EQ jeszcze bardziej, kurde, ulepszyć, ale... Ligę? Opie, w ligę to ja miałem... 3000 godzin. Ale to za jakieś... 8 lat temu? O, myślę, że coś koło tego. Trzeci sezon, o, powiem tak. Trzeci sezon. W lidze. Ze stronką? Jest przerwa techniczna, jeżeli chodzi o stronkę, trzeba poczekać. Limit słów? No co mam ci powiedzieć? Jest tak jest. A no, też bym tak zrobił. Jak ktoś ma taką możliwość, żeby po prostu iść sobie spać i pisać rano, to oczywiście, że tak. Ja zaraz skończę, bo wstaję rano, ale niestety nie po to, żeby grać. I don't understand, man. No, mam w planach odpalić odca. Ale takiego RPG-owego bardziej. Nie działa strona, bo jest under maintenance. No Tibi, no. Nie, bo czekam, aż gościu zrobi update silnika. No musisz niestety poczekać, aż strona stanie. Polecam ogólnie obserwować oficjalnego Discorda Rewindowna. Tam zawsze jest info. Czekam ogólnie, aż chłop od silnika odca, bo on tam szykuje update. Będą dungeony, on tam dodaje chyba ponad 200 nowych itemów, z 50 nowych mobów. System miningu i tak dalej, ulepszania przedmiotów. Czekam, aż prowadzi ten update. To OTS, Open Tibia Server, prywatny serwer Tibi. No, strona RIP niestety. No. Ciekawe, ile tam ludzi. Próbuję się dostać na stronę.
Ciekawe, ciekawe. Plan limit? Co? Ale to jest strona Rivendowna? Takie info pokazuje? Kurwica. 100% lecą dalej. W ogóle, a czekaj, teraz sobie zobaczę normalnie. Rivendown online. Ty bez kitu, no. Ale oni napisali na Discordzie, że ten, że jest maintenance strony. Może dosiadł? No ale kto miałby dosować to? Ty w sumie wystartował o 18 chyba dzisiaj OTS bliski, nie? Oho, mamy poszlaki, widzowie. Jak ktoś ma taką możliwość, to najlepiej i spać i wstać sobie rano, gdy już wszystko będzie ogarnięte i będzie spokój. Jak tam? Mogę coś w ogóle kliknąć? Za 2 godziny dopiero będę mógł podlać albo zrobić inną rzecz, a za 12 godzin będzie urośnięte. A tu nie mogę na razie. Nie wiem jak to działa, kiedy będę mógł tutaj. Już chyba nie da nic zrobić, nie? Nie, tu masz taką jakby publiczną działkę, którą dostaje każdy. A ja zaraz ci pokażę, gdzie można wykupić działkę. A to wczoraj czekasz, żeby zagrać, nie dasz rady dłużej. Ale co, tam gdzie przez chwilę byłem? Czy co? Nie no, tam gdzie craftowałem to są po prostu budynki crafterskie. A może iść sobie na przykład tutaj, tu gdzie są takie duże te zielone pola. No i widzisz, ktoś tutaj już ma posadzone, nie? Wszędzie wokół domku, tylko ja nie wiem ile właśnie to pole kosztuje. Tutaj chłop ma świnki. Tutaj ma drewno, drzewo. Pyk. Możesz sobie. Tylko no tak mówię, potrzeba silvera. Wtedy sobie klikasz pyk i masz, nie? Potrzeba na pewno więcej niż 5k. Ile dokładnie to nie wiem. Bo jest. Miałem 5k i nie mogłem. Tak, są działki, no. Ciekawe ile te takie wielkie kosztują. Tak, różne wielkości i różne ceny, tylko no nie wiem jak sprawdzić te ceny, nie? Niestety. Dobra, bo jest już kurde 20:29. To ja będę kończył. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że dropnęliście swoje kodziki do gierki, tam dostępy. Ja was wrzucę do Runiego, bo on też mi wcześniej dał kościka, rajda. I tam będziecie mogli dalej sobie ogarniać dropy.
A ja was zapraszam jutro, jak coś po południu, około godziny 14. Dziękuję i do jutra. Do zobaczenia. No, jeszcze rajdzik się odpali. Pyk, pyk, pyk.